Gościem specjalnym 39. Międzynarodowych Targów Meblowych w Ostródzie był były komisarz do spraw rozszerzenia Unii Europejskiej Günther Verheugen, który do miasta nad Rwęcą przyjechał już po raz kolejny. Pierwszy raz to miasto odwiedził w 2009 roku, wtedy też w dowód uznania dla wsparcia Polski, gdy ta starała się o przyjęcie do Unii, komisarz otrzymał tytuł honorowego obywatela Ostródy. Teraz odwiedził Międzynarodowe Targi Meblowe. Przyjechał do Ostródy, by wygłosić tu wykład na temat kryzysu w Unii Europejskiej i sposobach walki z jego skutkami. Odniósł się również do pomysłu José Manuela Barroso na temat państw federalnych. Jego zdaniem pomysł jest niezrozumiały, bo Europa nie jest w stanie stworzyć czegoś na wzór Stanów Zjednoczonych Ameryki. Na koniec spotkania poruszył również temat Europy Wschodniej i jej konkurencyjności, zaznaczając, że polska gospodarka powinna opierać się na wiedzy, a ostródzkie targi meblowe są tego doskonałym przykładem. Takie kraje jak Słowacja, Czechy czy Polska nie mogą prowadzić polityki tak, by zwiększać konkurencyjność kraju tylko za pomocą taniej siły roboczej. To niemożliwe. Musimy konkurować w tym, czym jesteśmy silni, na przykład innowacyjnością i jakością. Nawet w tradycyjnych sektorach, meblarstwie, można znaleźć wiele elementów innowacyjnych, na przykład w projektowaniu, ale też w produkcji czy pracy zespołowej. To według byłego komisarza do spraw rozszerzenia droga, którą powinni iść polscy przedsiębiorcy, by zwiększyć kapitał, zatrudnienie i dzięki temu zniwelować skutki europejskiego kryzysu w naszym kraju. Verheugen mówił również o konieczności uproszczenia przepisów dotyczących zakładania firm i stawiania na energię odnawialną. Po wykładzie udzielił ekskluzywnego wywiadu TVP Olsztyn, w którym ocenił rolę Polski w Unii Europejskiej. Da się zaobserwować doskonały rozwój w Polsce, będący połączeniem stabilizacji politycznej, doskonałych i stabilnych wyników gospodarczych. Polska więc wyłania się jako jedno z wiodących krajów europejskich pośród nowych państw członkowskich. W niedalekiej przyszłości stanie się silnym motorem napędowym całej integracji europejskiej. Nowoczesna technologia to przede wszystkim króluje podczas 39. Międzynarodowych Targów Meblowych w Ostródzie. Tu wystawcy prezentują nie tylko meble, ale i maszyny ułatwiające pracę ich twórcom. Prezentowane na targach w Ostródzie system automatycznego rozkroju materiałów tapicerskich wypełnieniowych. Jest to nowość w naszej ofercie. Słuchając tutaj rynku potrzeb producentów materiałów tapicerowanych, stworzyliśmy produkt, maszynę, która pozwala na cięcie w trzech trybach pracy, czyli pojedynczych, niskich nakładów w połączeniu z podajnikiem do materiałów, jak i standardowo rozkrój wielowarstwowych nakładów do 5 cm po kompresji baku. Międzynarodowe Targi Meblowe w Ostródzie to także doskonała okazja do promocji nie tylko Ostródy, ale całej krainy kanału Elbląskiego. Promujemy się na tych targach, dlatego że to są nasze targi, największe targi na Mazurach, a właściwie w Polsce Wschodniej. Będziemy uczestniczyć w każdej edycji targów, które się tu będą odbywały, żeby zachęcać tych, którzy robią te interesy, do przyjeżdżania do nas w charakterze turystów. A zachęcają w sposób nietypowy, bo przy pomocy zabawki. To jest makieta jednej z pięciu pochylni kanału Elbląskiego, pochylni Oleśnica, urządzenia, które służy do pokonania różnicy poziomów wód. Te pochylnie wykonaliśmy w ramach projektu Zintegrowany System Promocji Turystycznej Obszaru Kanału Elbląskiego. Jeździmy z tymi pochylniami na różne targi turystyczne w kraju i za granicą. I tak chcemy promować również nasz rejon tutaj na targach ostródzkich.